Panowie, cisza! No prowadź, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydata na prezydenta z ramienia Ruchu Narodowego, kolegi Mariana Kowalskiego. Nasz kandydat wrócił dzisiaj w nocy z Poznania, z uroczystości, ze spotkań, z obchodów, jakie trwają od miesiąca, kiedy trwa ta kampania wyborcza. Pierwsza w historii prezydencka kampania Ruchu Narodowego. Oddajemy głos naszemu kandydatowi. Witam Państwa, dziękuję za przybycie. To już nasza druga konwencja w czasie tej kampanii. Pierwsza była startowa w Lublinie, w moim rodzinnym mieście. Dzisiaj jestem w Warszawie. Proszę Państwa, ta kampania wyborcza pokazała jednoznacznie, że Polska potrzebuje alternatywy zarówno w sprawach polityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej, a także polityki historycznej. Widzimy dokładnie, że projekt pod tytułem Unia Europejska mocno rozchwiał się, jest słaby i to w zderzeniu, jak mówię, z tak archaicznym bytem politycznym jak Rosja. Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że Polska nie ma żadnych narzędzi do prowadzenia polityki zagranicznej we własnym interesie. Jesteśmy cynicznie pchani w konflikt z Rosją, którego obecnie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć na własną korzyść. Polacy we własnym kraju są zamieniani w tanią siłę roboczą. Korporacje, zwłaszcza duże sieci handlowe, przejęły całkowicie polski handel, polską gospodarkę. Polacy są tam, powiem to wprost, wykorzystywani. I dziwię się, że żaden z kandydatów na prezydenta lewicy nie podnosi takiej kwestii. Ja, nazywany kandydatem skrajnej prawicy, upominam się o prawa polskich pracowników w dużych zagranicznych sieciach handlowych w Polsce. Oświadczam, że tak szybko, jak to będzie możliwe, duże korporacje, zwłaszcza handlowe zagraniczne, będą płaciły w Polsce podatki. Nie może być tak, że Polacy są wyłącznie tanią siłą roboczą i to tutaj w kraju. Ponadto polscy przedsiębiorcy muszą być odciążeni. ZUS należy zlikwidować i to jest moje hasło autorskie od 20 lat. Wielu kandydatów dzisiaj mówi o konieczności likwidacji ZUS-u, ale tylko ja wywodzę się z tej grupy społecznej drobnych przedsiębiorców, którzy przez ten ZUS byli konsekwentnie latami okradani. I to nie jest slogan wyborczy, to jest konieczność i ja doprowadzę do likwidacji tej haniebnej piramidy finansowej będącej w stanie upadku. Trzeba odbudować polską armię, polskie zdolności obronne. Trzeba ułatwić Polakom dostęp do broni palnej. Polacy są rozbrojeni, osamotnieni i wykorzystywani ekonomicznie w Polsce. Tak dłużej być nie może. Oświadczam, że jako prezydent doprowadzę do sytuacji takiej, że Polacy będą bezpieczni w Polsce, nie będą pchani na wojnę w obcym interesie. Musimy stać się regionalnym liderem, wokół którego skupią się państwa regionu mające podobne doświadczenia historyczne i podobne problemy dzisiaj. Polacy muszą czuć się we własnym kraju dobrze, muszą być szanowani przez urzędników. Nie może być tak, że na widok policjanta, urzędnika skarbowego Polak truchleje. To państwo ma służyć Polakom. W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji, że większość Polaków stwierdzi, że to państwo jest im po prostu niepotrzebne. Jestem kandydatem Ruchu Narodowego, organizacji, która konsekwentnie buduje swoją pozycję, swoje struktury od blisko 4 lat. Doprowadziliśmy struktury co najmniej do poziomu powiatu w całej Polsce. Podkreślam, nie jestem kandydatem, który ma do zaoferowania wyłącznie własne, choć dobre nazwisko. Mam za sobą organizację, która jak będzie potrzeba, może konsekwentnie prowadzić działalność, realizować swój program także w parlamencie, przenieść ustawy w teren, zrealizować je dla dobra mieszkańców. Polsce potrzeba rzetelnej siły politycznej, a Ruch Narodowy taką siłą jest i będziemy dalej działali bez względu na to, jaki wynik tym razem osiągniemy. A liczę na dobry wynik, ponieważ wśród Polonii, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, osiągam w sondażach do 20% obecnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, czeka nas intensywna końcówka kampanii. To jeszcze 3 tygodnie przed nami, podczas których Marian Kowalski będzie jeździł po Polsce, będzie w kolejnych miastach.
będzie uczestniczył w debatach, takie jakie są, nieliczne niestety, z tymi kandydatami, którzy się na te debaty zdecydują. Zapraszamy do tego Państwa, zapraszamy media do obfitego relacjonowania, może lepszego niż do tej pory, tej kampanii wyborczej, wydarzeń w Warszawie, to co się dzieje w terenie przede wszystkim. A teraz zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Pytanie. Wspominał Pan o ZUS-ie. Wczoraj między innymi na demonstracjach PZZ-u pojawili się pracownicy ZUS-u. Jakby mogła prosić o komentarz do tych wczorajszych demonstracji? Oczywiście ja nie mówię, że ZUS należy zamknąć na klucz. Trzeba skutecznie zlikwidować tą firmę. Tam są duże nieruchomości, spory majątek, archiwa, samochody, nieruchomości. To nie może być rozgrabione. To trzeba zabezpieczyć, bo to może być początkowy kapitał na jakiś fundusz emerytalny, który może być takim fundamentem systemu pod tytułem emerytura obywatelska. Także pracownicy ZUS-u niech żyją nadzieją, że wreszcie ich praca nie będzie marnowana, a zacznie służyć Polakom. Spokojnie. A co do innych grup zawodowych, które wyszły? No cóż, teraz to wszyscy wychodzą na ulicę, bo widać, że jest duże niezadowolenie. Widzimy, że polska gospodarka jest obłożona strasznymi podatkami. Kopalnie są zamykane nie dlatego, że Polacy przestali używać, prawda, źródeł energii, tylko dlatego, że węgiel jest obłożony akcyzą, czyli podatkiem od luksusu i do tego 23% VAT-em. Tak nie może być. Państwo nie może doprowadzać do upadku własnej gospodarki przez głupi, nadmierny fiskalizm. Chyba, że ten rząd działa na rzecz innych państw. Dlaczego pan sobie z Polski Putinem właśnie? Putinowość. Ja wiem, że ten slogan się przebił. Ja celowo używam takich ostrych sformułowań, żebyście Państwo mogli się emocjonować. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem polityki pana Putina wobec innych państw. Proszę to jasno podkreślić, ale widzimy, że nawet Rosja, będąca, jak podkreślam, archaicznym bytem politycznym, nie produkująca żadnej marki światowej wyższych technologii, ani komputerów, ani samochodów, tak, ani telefonów komórkowych, ta Rosja, mając silne przywództwo, potrafi bezwzględnie realizować swoje własne interesy, całkowicie nie licząc się z nikim. Ja podkreślam, jako prezydent nie będę się liczył z głosem Unii Europejskiej, gdy będzie to na szkodę Polaków. Jako prezydent nie będę nadskakiwał obcym interesom. Przede wszystkim nie może być tak, że Polacy są szkalowani, zwłaszcza przez stronę amerykańską, tak jak to było, prawda, wczoraj, co Państwo o tym doskonale wiedzą. Polaków się obwinia o udział w Holokauście. Jak możemy uważać za sojusznika państwo, którego wysocy funkcjonariusze nas oskarżają o rzeczy, których nie popełniliśmy. Polska potrzebuje silnego przywódcy, który potrafi walnąć pięścią w stół, potrafi rządzić państwem, który ma ludzi młodych, za sobą, ambitnych, fachowców i przede wszystkim przywódcę, który nie ma kompleksów. A widzimy, że pani Kopacz ma duże kompleksy, bo ma trudności z poruszaniem się w butach po dywanie w Berlinie. To skandal. Bardzo prosto. Skoro na przykład interesy polskiej mniejszości na Litwie są gwałcone, a mówi się, że Litwa to jest państwo zaprzyjaźnione i udzielamy im ochrony wojskowej, tak? Skoro interesy Polaków na Ukrainie, bądź co bądź teraz, rzekomo zaprzyjaźnionej, są gwałcone, nie możemy milczeć. Polityka zagraniczna, zwłaszcza z naszymi wschodnimi sąsiadami, powinna się odbywać na zasadach wzajemności, a przede wszystkim nie możemy oddawać naszego obszaru gospodarczego w obce ręce. Byłem na Pomorzu i widać, że firmy zachodnie tylko czyhają, żeby przejąć nasz potencjał, zwłaszcza promowy. Nie oddam tego, nie oddam polskiej ziemi, w obce ręce nie oddam złotówki, będę bronił tego, co polskie. Polacy muszą stać się właścicielami w Polsce i wiązać swoją przyszłość z Polską. Jeżeli trzeba powiedzieć, że będę polskim Putinem, dla dobra polskiego interesu narodowego nie będę się liczył z niczyimi interesami oprócz polskich. Ależ Unia Europejska już jest bytem mocno rozchwianym i to nie przez kogo innego, jak przez pana Putina. Widzimy, że Unia Europejska nie potrafi doprowadzić do zniesienia embarga na polskie produkty rolne, tak? Widzimy, że Unia Europejska zaczęła na miejsce polskich towarów sprzedawać swoje. Ten byt się mocno skompromitował. Ja przestrzegałem kilkanaście lat temu, że tam będzie zwycięstwo egoizmów, zwłaszcza państw starej Unii. I to mamy. Jeżeli nadal nie będzie polski interes narodowy reprezentowany, tak jak oczekujemy tego w ramach Unii Europejskiej, ja będę żądał od naszych partnerów unijnych wywiązania się z zobowiązań. Tak długo, aż im udział Polski w tym bycie zbrzydnie, ale ja będę bronił polskich interesów narodowych i to nie za poklepywanie po ramieniu. Chciałem zapytać jeszcze o sprawę motocyklistów, znanych jako nocne wilki. Czy pana zdaniem
powinna jakoś zareagować w tej sprawie, a jeśli tak, to w jaki sposób? Ale dlaczego ma reagować? Motocykliści dostali wizy, tak, rozumiem? Czyli mają być tutaj legalnie. Polski rajd katyński na wschodzie porusza się całkowicie bezpiecznie i korzysta z pomocy motocyklistów miejscowych. Uważam, że skoro zgodnie z prawem motocykliści rosyjscy wjeżdżają do Polski i nie będą łamać prawa polskiego, to niech przejeżdżają. Ja nie wiem, dlaczego akurat ta władza, ten establishment tak mocno pogniewał się akurat na rosyjskich motocyklistów. Jeszcze nie wjechali, nie złamali prawa, więc rozumiem, że mogą się swobodnie poruszać, ale po to jest aparat państwa, policja, żeby zabezpieczyć zarówno bezpieczeństwo rosyjskich motocyklistów, jak i ewentualnie osób będących na trasie przejazdu. Niech jadą. Ja jestem zwolennikiem, żeby zwykli obywatele wszystkich państw żyli w zgodzie, podkreślam, jeżeli nie łamie się miejscowego prawa. A myśli pan, że w tej atmosferze coś im grozi na terenie Polski? Ze strony Ruchu Narodowego nic im nie grozi. Uważamy, że skoro rajd katyński może swobodnie jeździć na wschód, motocykliści rosyjscy mogą jechać do Niemiec. Jeżeli Rosjanie mają takie poczucie dumy narodowej, że chcą świętować zwycięstwo nad III Rzeszą, proszę bardzo, jestem za. Gdyby pan pojechał w pierwszą wizytę, pan został wybrany prezydentem? Jestem zwolennikiem nawiązywania współpracy, zwłaszcza z państwami regionu. Mówię jasno, Budapeszt to jest nasz kierunek strategiczny. Byłem 15 marca u Węgrów na ich święcie narodowym. To, co mówiłem o potrzebie współpracy, było bardzo ciepło przyjęte. Ponadto uważam, że trzeba, dopóki to jest możliwe, nawiązywać współpracę z Białorusią, dopóki rządzi tam Łukaszenka. Oświadczam, że jeżeli na Białorusi odbędzie się jakakolwiek pomarańczowa rewolucja, która zmiecie tego prezydenta ze sceny politycznej, to w zasięgu kilku lat Rosja przejmie całą Białoruś. Dopóki Łukaszenka rządzi na Białorusi, to państwo jeszcze zachowuje resztki suwerenności i musimy uratować suwerenność Białorusi. Czyli pierwsza wizyta Budapeszt, druga Mińsk? Tak jest. Rozumiem. A ustawa, powiedzmy, o zakazie propagowania homoseksualizmu w Rosji, Putina, proszę państwa, zwracam uwagę, że tu nie chodzi o prawa żadnych mniejszości seksualnych, tylko prawdopodobnie o działalność obcych agentur. W Lublinie odbywał się ostatnio festiwal filmów LGBT i się okazało, że został zasponsorowany przez jakieś, prawda, sponsorów z zachodniej Europy. Ja pytam, czy to chodzi naprawdę wyłącznie o sprawy związane z obyczajami, tak? Czy tu działa jakaś obca agentura? Jak idą pieniądze z zagranicy na działalność jakichś organizacji, to trzeba zbadać, czyje to pieniądze i po co. Przypominam, że Polacy z zagranicy nie mogą wpłacać pieniędzy na moją kampanię wyborczą, tak? A jakieś, jak mówię, dziwne organizacje podsycają kwestie obyczajowe w Polsce, finansując je. Szanowni państwo, ja nie jestem zwolennikiem zaglądania nikomu pod kołdry, ale jeżeli inne państwa finansują jakieś organizacje na terenie Polski, trzeba zbadać, co to za organizacje, jakie stawiają sobie cele. Szanowni państwo, dziękujemy za wszystkie pytania, zapraszamy na salę. Słucham. Jako przyszły prezydent, jaką pierwszą ustawę, bo będzie pan miał prawo zgłoszenia do Sejmu ustawy, jaką pierwszą ustawę pan by zaproponował, jako gdyby pan został wybrany? Jest mnóstwo potrzeb. Likwidacja ZUS-u to jest pierwsze, żeby uratować polską przedsiębiorczość. Nałożenie podatku obrotowego na zagraniczne sieci handlowe. Odbudowa zdolności obronnych Polski. Upowszechnienie dostępu do broni. To są rzeczy, które trzeba zrobić dokładnie pierwszego dnia, żeby Sejm musiał ratować państwo polskie. Dziękuję. Proszę państwa, zaczynamy konwencję za 15 minut. Zapraszamy media na salę do podłączania. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do przedstawienia się. Ale ja daję słowo honoru wszystkim, którzy idą z drżącą ręką do okienka pocztowego płacić ponad 1000 zł ZUS-u miesięcznie. Daję wam słowo honoru. Ten ZUS wkrótce zniknie i przestanie was okradać. Ja byłem teraz na blokadach rolników i miałem prawo tam być. Ale ja byłem na blokadach rolników kilkanaście lat wcześniej i zawsze mnie zapraszają, jeżeli jest jakiś protest w Lublinie. Bo ja zawsze mówiłem prawdę polskim rolnikom. Nigdy nie bierzcie od obcych pieniędzy za darmo, bo dziś będą was uzależniać jak narkomana od środków unijnych, a jutro oddacie im cały majątek, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, a ja na to nie pozwolę.